15 milionów złotych otrzymały gminy z powiatu dębickiego w ramach Funduszu Inwestycji Dróg Samorządowych, nazywany tarczą dla samorządów. Jak poinformował podczas konferencji starosta Piotr Chęciek, pieniądze te pozwolą na uzyskanie gwarancji niezbędnych do realizacji zadań inwestycyjnych, a w efekcie oznaczają nowe szkoły, żłobki, drogi, wodociągi i chodniki. Na konferencji oprócz starosty powiatu dębickiego obecni byli poseł Jan Warzecha i senator Zdzisław Pup. Środki te będą mogły być wykorzystane na inwestycje służące poprawie życia mieszkańców, między innymi na remonty dróg, remonty chodników, na szkoły, żłobki, przedszkola, na różnego rodzaju modernizacje, ale również będą mogły służyć jako wkład własny dla przyszłych inwestycji samorządowych. Program Tarcza dla samorządów jest wart w skali całego kraju 6 miliardów złotych. Powiaty i miasta mogą otrzymać z niego dotacje od 0,5 miliona do 93 milionów złotych. Kwota przyznana na nasz powiat w wysokości 15 milionów złotych jest przyznawana w ogóle dla wszystkich samorządów na zasadzie algorytmu. Czyli brano pod uwagę planowane inwestycje i stopień zamożności samorządu. Ministerstwo Finansów na tej podstawie określiło poziom wsparcia dla samorządów od 0,5 miliona aż do 93 milionów złotych na samorząd. I teraz w zależności od tego, jak samorząd zaplanował inwestycje, jaki poziom inwestycji zaplanował, tyle mu przypadnie. Poseł Jan Warzecha zapewnił także, że pieniądze nie muszą zostać wydane w 2020 roku i nie trzeba będzie zwracać niewykorzystanych środków. Starosta Piotr Chęciek zapewnił, że teraz w kryzysie po pandemii koronawirusa takie środki pozwolą na dokończenie zaczętych inwestycji lub będą wkładem własnym na kolejne. Często inwestycje, które zaplanowali wiele lat wcześniej, gdzie również składali wnioski, między innymi właśnie do Funduszu Dróg Samorządowych, o których też pan poseł wspominał, czyli programu, który naprawdę niebagatelną rolę odgrywa w rozwoju infrastruktury samorządowej, drogowej, mostowej, chodnikowej, no i każdej innej związanej z drogami, bo to są i przepusty, i rowy, i to nie są tylko drogi, tak? Mimo że fundusz się nazywa dróg, to jednak cała ta otoczka związana z budową takiej drogi jest bardzo szeroki zakres i stąd taka potrzeba, żeby dzisiaj, kiedy na przykład nie ma tych pieniędzy, ponieważ epidemia spowodowała ich odpływ z budżetu powiatowego, czy gminnego, czy miejskiego, tą dziurę zasypać. Powiat dębicki z Funduszu Inwestycji Samorządowych otrzymał 2 miliony 92 tysiące złotych. Będziemy chcieli oczywiście te pieniądze pomnożyć, tak? Czyli będziemy się je starali raczej wykorzystać we wszystkich możliwych projektach, których będzie dofinansowanie, czy to unijne, czy to rządowe. No bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby je wydać tak w całości jako 2 miliony, które otrzymaliśmy i wydajemy. Czyli chcielibyśmy po prostu wykorzystać potencjał na przykład Funduszu Dróg Samorządowych i z tych 2 milionów zrobić 5 i wtedy przeznaczyć na budowę konkretnych, myślę, dróg. Wszystkie gminy powiatu dębickiego są beneficjentami tych środków. Tarcza dla samorządów to także program wsparcia dla polskich małych i średnich firm, realizatorów zadań inwestycyjnych samorządów. Pieniądze zostaną przekazane gminom w formie przelewów na wniosek samorządów bez zbędnej biurokracji.